Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku chciałbym rozegrać pojedynek pomiędzy trzema edycjami Stopsa Champions League. Od lewej strony sezon 17-18, 5 saszetek, następnie sezon 19-20, również 5 i obecny sezon 2020-2021. Będziemy szukać tych oto trzech zawodników, Messi, Ronaldo i Lewandowski, czyli w sumie takie dwa pojedynki. Sprawdzimy, który z zawodników będzie miał więcej kart, no i zobaczymy, która edycja wygra, gdzie będzie też najwięcej zawodników, których tutaj widzicie. Szukamy tylko Messiego, Ronaldo i Lewego, nie kluby, tylko samych zawodników. A więc zaczynamy, będziemy otwierać na zmianę. No i mamy tutaj Busquetsa, Hazard, Telin, Umtiti i Piqué. Jeżeli będzie taka karta, to też się liczy, jeżeli tam będzie zawodnik. Tutaj mamy Piqué, UCL Star i Walker Man of the Match. Czyli tutaj nie wpadło nic. Sezon poprzedni. Davinson Sanchez, Lenglet, Cervi, Pseka, De Ligt i MVP Kanté. No i teraz mamy saszetkę z obecnego sezonu. Mamy hat-trick hero Gnabry. Następnie star player McGregor. I na bazówkach Mata, Payet, Gabriel, Clichy i Hazard. No tutaj troszeczkę będzie przewaga, bo jest jedna karta więcej. 7 sztuk. Ale zobaczymy, czy to ostatecznie zaważy, czy nie. Wracamy na początek. Danilo, Staric, Vertogen, logo Anderlechtu, Upamecano i Van Volkswinkel, man of the match. Logo PSG, Lozano, Maxi Gomez, Depay, Abraham i Van Dijk, czy Depay, bo czasami gdzieś mi tam piszecie w komentarzach, że źle wymawiam niektórego zawodnika, więc poprawiam, jeżeli był tam błąd. Ale przy takiej ilości zawodników, no to czasami coś się tam zdarzy. Rising Star Lodi, Mendy, Dziuba, Mbappe, Campbell, Ter Stegen i Thomas. Więc po dwóch rundach na razie ani jeden zawodnik nie wpadł. Correa, Bakayoko, Pizzi, Royce i Aubameyang, logo Benfiki i Dybala. Jeżeli wpadnie, moi drodzy, Ronaldo w innej koszulce, no to też się liczy. Obecnie jest w Juventusie, ale kolekcja tutaj ta była jeszcze, gdzie grał w Realu. Di Maria, Kastań, Marcao, Dybala, Ranocchia i Fabinho, man of the match. Man of the match Witzel, star player Benzema, Van Bissaka, Germain, Haaland, Carvajal i Thomas Müller. No, mam nadzieję, że chociaż gdzieś jedna karta wpadnie któregoś z tych trzech zawodników. Tolisso, Jemerson, Felipe, Uisal, Alderweireld i Isco, to jest karta nordycka Skill Kings. To były saszetki nordyckie. Neuer, Milik, Soler, Kuzajew, Schulz i Di Maria, man of the match.
No kurczą nam się te saszetki. Jak na razie nie widać ani jednej karty. Frimpong, Alexander Arnold, Hudson Odoi, Okereke, Ismaili, Di Maria i Liner. No i zostały ostatnie sztuki z każdej kolekcji. Dinie, Martial, Apiach, Taliska, Gareth Bale, ale nie ten z autografem, i Morata. A więc tutaj nie wpadło nic w tej kolekcji. Henderson, Gomez, Injury Card, De Vaest, D'Ambrosio i Klub 100 Mbappé. No coś czuję, że chyba nic nie będzie. Tutaj saszetka jest z limitką Rashforda, bo to był multipack. I mamy brązowego Rashforda. Do tego Azmoun, logo United, logo Borussii, Ramos, Klub Hero, Martinez i Rising Star Adams. A więc moi kochani, no niestety nie wpadła żadna karta. Ciężko trafić samego zawodnika. Tym razem się nie udało, ale mimo to mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Żegnam się z Wami i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam!